Zygmunt Bajzel, witam w programie Molest Prawdy. Właśnie tu, właśnie dziś, właśnie w tym programie będę zadawać durne pytania. A już za moment pierwszy uczestnik programu, żeby wygrać 500 tysięcy złotych, za chwilę sprzeda swoją prywatność i spieprzy swoje życie. Włodek Ziela. Dzień dobry, panie Bajzelze. Niech nie podłamiamy, że... Tak. Bo nawet po wielu praniach, biel może być nadal biała. Włodku, przed programem zbadaliśmy cię alkomatem. Potem alkomat zbadaliśmy wariografem. Wszystko jest ok, jesteś trzeźwy. No. Zatem czy chcesz grać dalej i poznać swoją rodzinę? Chcę, oczywiście. Trudno, a zatem oto właśnie twoja rodzina, żona Maria. Ale patrzcie, nie? Zgadza się. Syn Tytus. I proszę bardzo, szwagier Janusz. A zaraz, moment. Szefie, bo to jest jakaś afera, bo to jest nasz listonosz. Jest szwagier. Januszu, czy jesteś szwagrem Włodka? Znaczy się, jestem. Spałem z żoną Włodka, Marią tu obecną, więc de facto jesteśmy szwagrami. O ty, czy nie, to ja nie wiedziałem. Sorry, to szacun, to w takim razie witaj w rodzinie. Włodku, twoja rodzina będzie słuchać twoich odpowiedzi, a także, co i najważniejsze, utrzymywać napięcie na twarzach. Proszę bardzo, wstępne napięcie. Pilnujmy tego napięcia, bo to bardzo ważne w tym programie. Dobra, wszystko jedno, ja za kasę. Robię wszystko tak, że jadziemy z tym śledziem, jak to się mówi. Wobec tego uwaga, pierwsze pytanie. Czy kiedykolwiek współżyłeś z kobyłą? Tak. Ta odpowiedź to prawda. Przypominam o napięciu na twarzy. Jasne. Włodku, właśnie w tym momencie sprzedałeś swoją prywatność za 100 tysięcy złotych. No i ekstra. Czy chcesz jeszcze dychę? Pewnie. To pokaż fujarkę. Fujarkę za dychę? Warto. Dycha. Oto dycha. Wspaniała fujarka. Świetny instrument. Włodku, grasz dalej, czy chcesz się wycofać, wracać do domu i zrobić pranie? Chcę strać forsą, gram dalej. Zatem uwaga, ostatnie pytanie. Pytanie za 500 tysięcy złotych. Czy kiedykolwiek, z kimkolwiek, gdziekolwiek, ktokolwiek, cokolwiek, z kimkolwiek? Nie! Tak! Znaczy nie! Znaczy tak! Znaczy nie tak? Znaczy tak, czy nie? Znaczy nie tak, czy tak, czy tak, nie, czy tak? Nie. Ta odpowiedź to znaczy wiesz, w sumie prawda. No ale też z drugiej strony, jakby na to nie spojrzeć, to raczej kłamstwo. No to nie wiem, prawda czy nieprawda? Prawda, kłamstwo, prawda. No nie no, debil no. Pół mózg. Pół debil. Mam cię dosyć, ty stara, niezdolna, telewizyjna praczko. Pluję na ciebie. Och,